Cześć, siemanko, z tej strony Noli. Witam Was w odcinku, w którym wystąpi pewien gość i zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Zapraszam. Dzień dobry, witam. Siema, Miku. Piąteczka. Tutaj macie mojego brata, jest to Adamek. Chodź, Adam, chodź. Chłopak ma 7 lat i stwierdziliśmy, że nagramy dzisiaj super odcinek, ponieważ miałem mu dać mały prezent, ale stwierdziliśmy, że zrobimy z tego grę. Mam tutaj, 200 zł. To jest jeszcze dziecko, więc nie dam mu 10 tysięcy, więc jest 200 zł. I na czym będzie polegał odcinek? Mam tutaj 40 zł w dziesiątkach, mam tutaj 100 zł w dwudziestkach i jedną 50. I banknotów jest łącznie 10. W tym pokoju, dokładnie w tym pokoju schowam te pieniądze i Adam będzie miał 10 minut na to, żeby je znaleźć. To, co znajdzie, będzie jego. I co? Na co, młody, wydasz te pieniądze? No nie wiem, na jakieś zabawki, czy no na jakieś zabawki. Trochę, młody się trochę stresuje, ale to nic. Mam nadzieję, że będziesz dobrze przeprowadzał widzów przez odcinek, dobra? Dobra, to teraz sprawa wygląda tak, będziesz miał 3 koła ratunkowe i sprawa będzie tak, że pierwszym kołem ratunkowym będzie po prostu podpowiedzenie, gdzie jakiś pieniądz się znajduje. Drugim kołem ratunkowym, będzie ciepło-zimno, czyli będzie chodził, będziemy mówić ciepło-zimno, a trzecim kołem ratunkowym będzie... A trzecim kołem ratunkowym będzie, co to jest, Adam? Łuk. Bo będę strzelał w jedno miejsce, w którym schowałem jakiś pieniądz. Więc teraz, młody, musisz opuścić ten pokój. Ja będę chował i zawołam cię. Elo, gościu. Elo. Widzimy się za 5 godzin. Dobra, no, poszedł. Okej, także ukrywamy dychy. Mamy 40 zł, po dyszce to jest 4 razy, więc 4 spoty, żeby ukryć. Takie będą łatwe, nie? Bo to jest 10 zł, więc na początku pierwsza rzecz, będziecie mieć też taką mini mapę w rogu. Zresztą wy widzicie, więc potrzebujemy moje. Dobra, pierwsza rzecz będzie tutaj. O, tak. Więc to jest pierwsza rzecz. Drugą dychę myśleliśmy, żeby schować bardzo blisko, bo po prostu włożyć ją tutaj. Jak ją znajdzie, to będzie dobrze. Jak nie, to nie. Trzecią dychę myślimy o tej tarczy, ponieważ na tej tarczy też będzie łatwe do zauważenia, więc zrobimy coś takiego i takiego. Będzie się trzymać. O, dobra, trzyma się. I mamy super, fajnie to wygląda, nie? Fajnie. Kozak, dobra. I mamy kolejną dyszkę i tą dyszkę też nie może być za trudno. I ja bym ją schował gdzieś z tej strony, więc myślę, że może ona leżeć sobie po prostu... Po prostu, o. Na klawiaturze. O, aż się. O, to ja. No, więc ten, więc ona. Więc dyszka leży tutaj na klawiaturze. I teraz będziemy chować 20 zł. No siema, widzimy się teraz, mamy 20 zł razy 5 do schowania, 100 zł. Na wstępie mówię, nie chcę mu chować dużo pieniędzy, bo wiadomo, on żeby sobie kupił jedną zabawkę czy coś takiego, żeby nie był rozpieszczony. Więc taki mały gifcik od nas. Dobra, że tu musi być trochę ciężej pochowane, więc stwierdziliśmy, że kilka rzeczy będzie schowanych pod jakimiś innymi rzeczami. Tak jak na przykład tutaj. Okej, myślę, że to będzie ciężka kryjówka. Kolejna rzecz, bardzo głęboko. To nawet ja bym nie chciałbym się szukać, jakbym już tu był. Dobra, trzecia rzecz. Pod miejscem, w którym siedzicie oglądając ten film, prawdopodobnie jeżeli robicie to na kompie. Czyli tutaj, o, cyk. Dobra, czwarty pieniądz. Jak już jesteśmy i chowamy rzeczy pod, to schowamy, albo tutaj, przechodzimy. Dobra, to tutaj, patrzcie. Tutaj są magnesy, nie? I patrzcie, wszystkimi tymi magnesami tą dwudziestkę zakryję, żeby kompletnie nie było widać. O kurde, czyli cyk. Cyk, że ona tutaj jest. Cyk, 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 jak najwięcej tych magnesów. Dobra, cyk, myślę, że to jest super schowana. I mam jeszcze jedno 20 zł. Proszę się przesunąć, moja pani kamerzystko. I tutaj, więc na mapie macie już wszystko zaznaczone i został ostatni bonus. 50 zł. Jeżeli to znajdzie, to za to sobie kupię pewno pakiet startowy w Brawl Stars. Bo teraz dzieci wszystkie grają w Brawl Stars. I on, myślę... Tylko żeby, jak on wejdzie, żeby to się nie spadło, nie? O, czekaj. To jest cięższe niż myślałem. O, padało. Wytest tu test drzwi? Ale my mu otworzymy. O. Żeby tylko przeciąg tego nie zrzucił. Dobra, w takim razie idziemy po młodego i zaczynamy zabawę, więc będzie miał 10 minut na znalezienie tego, ale nie będziemy wam pokazywać wszystkiego jak szuka, tylko jakieś tam najlepsze momenty. Więc dobra, ja idę po niego. Dobra, Adam. 5, 4, 3, 2,
Jeden. Zapraszam do komnaty tajemnic. I Adam, przypominam, masz 3 koła ratunkowe, jak coś, żeby nie było. Więc... Nie, to spadło. Dobra, zaczynaj. No, już minęło 10 sekund. Dobra, to zaczynam. W ogóle się... Kapcuchy by dobra była. No by była dobra kryjówka, dobrze. Nawet o tym nie pomyślałem tak szczerze. Gdzie? O, o, i masz pierwszą dychę, dobra. Wkładaj sobie do kieszeni na razie, żebyś wiedział, dobra? Ale już minęło, Adam, pół minuty na razie. Pół minuty minęło. Tak jest. O, 5 dych znalazłeś, spadło jednak, jak myślałem, że kurde spadnie, więc już największa wygrana jest. Dobra. O, kolejna dyszka, ale ci to idzie. Normalnie wciągasz, jak odkurzasz te pieniądze. Dobra. No, co? Co? Masz 3 koła, pamiętaj. Jak ci będę mówił, ile czasu już minęło? Minęło już minuta 10 sekund. Masz 10 minut. Strzelę z łuku. Chcesz, czy chcesz wykorzystać koło ratunkowe? No. Mam strzelić z łuku w miejsce, gdzie jest jakiś pieniądz, tak? Tak, tak. Dobra, to czekaj. To strzelam. Napinam łuk, to trochę potrwa, to skorzystanie z tego koła ratunkowego, dobra? O, o. Tam, gdzie strzała się mniej więcej jest, tam, gdzie strzała jest, tutaj masz mniej więcej rzecz. No, szukaj. Ta strzała tam powinna spaść. Adam. Ta strzała tutaj powinna spaść. Idzie ten łuk jak coś. Żeby nie było. No. O, o, jest! Piąteczka. Dobrze. O. Jest! Kolejna! To ile już znalazłeś tych pieniędzy? Musiałbym policzyć. Masz na to czas? To może tu być twój safe, o. Dobra? Dobra. Dobra, pokaż widzom, ile znalazłeś. 2 pan. Licz lisom, widzom, bo oni nie wiedzą, 30 ile... 30 złotych... 40... 90... No i to co? I... 100 masz. Czyli... 5 banknotów. To jeszcze 5 jest w grze, a masz 2 koła ratunkowe, pamiętaj cały czas. Co, Adam, może pora na kolejne koło ratunkowe? Nie no, myślę, że jeszcze jeden banknot. No i... Minęły na razie 3,5 minuty, młody. Adam, powiedz do kamery, co kupisz sobie za te pieniądze? Zabawki. A jakieś gemy do Brawl Starsa? No... No, kupię, no po odcinku kupię. Po odcinku kupisz? Za ile pieniędzy? Za 50 zł. Ło, wow, to dużo pieniędzy. Za 50 ja cię tutaj zagaduję, młody, a ci czas leci cały czas, także wiesz. Koło ratunkowe. Chcesz koło ratunkowe? Jakie masz? Ciepło czy zimno i masz podpowiedź, gdzie może być pieniądz. To ja chcę podpowiedź. Musisz do kamery mówić. To ja chcę popowiedzieć, gdzie jest pieniądz. Gdzie jest pieniądz, też podpowiedź. No to ja ci podpowiem. Miejsce, w którym często siedzisz na pupie. I tam się znajduje pieniądz. Uuu, jest kolejny! Brawo, dobra. No i do sejfu schowaj od razu. No dobra. Let's go, zostały 4 pieniądze, a koło ratunkowe masz jeszcze jedno, jak coś w razie czego. Ale masz jeszcze sporo czasu, bo masz 5 minut. 5 minut aż. No Adam, przecież to jest twój pokój. Mówiłeś, że wszystkie miejscówki tutaj znasz. No, nie mówiłam, że wszystkie. Sam się muszę zastanowić, gdzie są te pieniądze. Ile zostało? 4. 4, no. Chcesz ciepło, ciepło, gorąco? Tak. Więc zaczynamy, super koło ratunkowe, ciepło, zimno, więc na razie zimno. Zimno, o kurde, Syberia normalnie, bardzo zimno jest, bardzo zimno, bardzo zimno. Cieplej tutaj jest cieplej, no cieplej, ciepło, 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 ciepło. O, tam jest gorąco, o, ale pali tam. O Jezu, jak tu pali, no. Ale tu pali, o Jezu, tu jest normalnie piec. Normalnie piec tam jest. Jest. No, jest kolej, ile znalazłeś? 7 banknotów. Ale ile teraz znalazłeś pieniędzy? Teraz policzę. Ale teraz ile znalazłeś? Teraz, pokaż do kamery. 20 złotych. 2 dyszki, dobra, do banku.
Zaraz mi... bank. No, a zaraz mieli 7 minut, więc znajdujesz jeden banknot na minutę. Więc 10 minut to może odpowiedni czas. Ale już nie masz żadnych kół ratunkowych. A 3 pieniądze są schowane. Jest schowana dycha, 2 dychy i dycha. Więc 40 zł jeszcze możesz znaleźć. Widzowie, musicie zostawić na kolejny odcinek 25 tysięcy łapek w górę. 25 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcinek schowania pieniędzy dla młodego, więc młody się wzbogaci, jeżeli mu pomożecie. Zostały 2 minuty, 120 sekund na znalezienie ostatnich 40 zł. 40 zł, Adam, to dużo pieniędzy. Nie chcesz ich znaleźć? Co? Chcesz znaleźć? Tak. No to szukaj, a nie patrzysz na mnie. Szybkie, ostatnią minutę potrwałem. Dobra, to już... Wszystkie są bliskie siebie. No takie znalezienie pieniędzy to chyba strzał w dziesiątkę, co? No bez kitu, strzał w dziesiątkę. Normalnie w setkę bym nawet powiedział strzał. A ja tu są dwie strzały. Ale już niestety kół ratunkowy nie. Dobra, Adam, zaraz ci zostanie ostatnia minuta. Jak zostanie... Jak zostanie, Adam, ostatnia minuta, to ci podpowiem... To ci dam jedną podpowiedź. Jak zostanie ostatnie 30 sekund, to ci dam kolejną, bo minuta zostanie za 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, podpowiedź masz taką, że wszystkie te trzy pieniądze są bardzo blisko siebie. Bardzo blisko siebie są. Na razie taką tylko podpowiedź masz. A zaraz ci dam inną, jak zostanie 30 sekund. Wszystkie trzy są bardzo blisko siebie. Nie? Znaczy siebie, że one są blisko siebie. A... Potem ci dam kolejną podpowiedź, za jakieś 10 sekund, bo zbliżamy się powoli, powoli do końca. No. Dobra, Adam, ostatnie 30 sekund masz, więc ostatnia podpowiedź, bardzo dobrze szukałeś wtedy. I te trzy pieniądze są bardzo blisko siebie. Tu bardzo blisko siebie wszystkie te pieniądze są, w tym miejscu gdzieś. 20 sekund. No to prawie rzut w dziesiątkę. Prawie rzut w dziesiątkę. Adam, a znalazłeś 20 sekund. Prawie rzut w dziesiątkę. Prawie, patrz, prawie rzut, jakbyś rzucał do tarczy prawie. Jakbyś setkę rzucił normalnie. Jest! I 7, 6, jeszcze jeden banknot został. 4, 3, 2, 1, 0. Koniec czasu! Czyli Adam, nie znalazłeś w sumie tylko jednego banknotu, no nie? No. I wiesz, gdzie on był? Zobacz z tyłu tego. Patrz. Dobrze, widzisz, ale to już nie wygrywasz tego banknotu. Ten banknot, 20 zł, jeżeli chcecie widzowie wygrać, rozdam 10 takich, w komentarzu napiszcie 20 zł PSC, więc rozdam wam, będziecie mogli sobie coś kupić do gier komputerowych. A tymczasem, to by było na tyle? Kończąc prawie wszystko, co możesz młody powiedzieć? Ile pieniędzy zdobyłeś? 10, 60, 70... 90, 100, 120, 140, 150, 160, 170. 170. No, dobra, Adam, więc chciałeś, żebyśmy kupili ci starter, tak? Pokaż w sklep, wejdź w sklep. No, jest tu oferta. A za 48 zł. I ty powiedziałeś, że mi dasz 50 zł, żebym ci to kupił, tak? No. To dawaj 50 zł. Ludzie mówią, że nigdy na odcinkach tych pieniędzy nikt nie wygrywa. Więc Adam, kupuj go, cyk, i masz 3 megaboksy i otworzysz je, co? Z widzami? 50... I dużo gemów, no nie? No, i 250 dobra. Gemów. O, dobra, Git, otwieraj megaboksa. I co? Dobra, nie. Nie ma nowej postaci. Dobra, dalej. No, średniej idziemy. Dobra, drugi, dawaj drugiego, bo tu masz 3 aż megaboksy. I jest postać? Nie ma postaci. Dobra, lecimy dalej. No to słaby ten boks dosyć. Dobra, i trzeci? Oby była postać, dawaj. No nie ma postaci. 3 megaboksy i brak postaci. Dobra, przeklikuj dalej. O, do El Primo dużo. Jeszcze kupimy w sklepie Bibi i Riko. Jeszcze Bibi i Riko kupisz? No. To pokaż. Tu jest Bibi. Dobra, kupuj. Ona niedawno naszła no gry. Tak? Kupuj. Piąteczka. Riko. I Riko, i dwie postacie kupione, brawo! Piąteczka. I powiedz widzom, oceń to, czy ci poleciały dobre rzeczy i czy słabe. No dobre mnie poleciały, no bo ja... No ja lubię upgrade'ować postacie, no bo ja wszystkimi gram. No i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pa!